Państwa, zgodnie z zapowiedzią, druga w dzisiejszym programie wystawa pani Magdy Raczko. Wystawa pod tytułem Energia Nosi. Kilka słów o artystce. Jest absolwentką Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, pracownik profesora Jana Tarasina i aneks profesora Jerzego Tagniarskiego, czyli edukacja malarska wyniesiona z Akademii, ale równolegle, komplementarnie, również twórczość poetycka, bardzo interesująca, bardzo głęboka refleksja i bardzo kontemplacyjny klimat tej twórczości. Dwa lata temu mieliśmy okazję prezentować w przestrzeni parku zegar słoneczny, też autorska pani Magdy Raczko. Testowaliśmy go, czy jego brzmienie poetyckie, jego poetyka wybierzki grała z przyrodą, z cyklem przyrody zmieniającym się porami roku. Okazało się, że to działa. Więc teraz zdecydowaliśmy się tutaj na wystawę, która jest w zasadzie taką kompozycją przestrzenną, czy environmentem, jakbyśmy powiedzieli, która łączy i walory plastyczne, poetyckie i przede wszystkim takie kontemplacyjne. Albowiem istotą tego miejsca jest, żeby te wystawy były dedykowane jak gdyby do pewnych projektów, więc te wybory są nieprzypadkowe. One mają tworzyć jakiś konsonans, a nie dysonans, czyli to, co pokazujemy tutaj. Ponieważ pani Magda dobrze zna tą przestrzeń, skomponowała nam pewną całość, którą za chwilę państwo będziecie mogli zobaczyć. Tak jak wszystko w twórczości pani Magdy, osnute jest na jakiejś egzystencjalnej refleksji, jest to rodzaj takiej samoświadomości artystycznej, ale jednocześnie bardzo ludzkie zastanowienie się nad istotą i sensem tego, co jest treścią naszego życia, treścią naszego działania, czym jest wyobraźnia, jakie byty powoduje ona do istnienia. To jest dzieło, które wymaga aktywności i aktywności każdego zwiedzającego. Więc myślę, że w tej kameralnej przestrzeni właśnie kaplicy ta energia myśli najpełniej wyjdzie. O krótki komentarz do samej wystawy poproszę samą artystkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo szanownej dyrekcji za zaproszenie mnie tutaj. Właściwie nie wiem, co mogłabym jeszcze dodać do tych słów. Serdecznie zapraszam. Energię myśli każdy z nas zna. Jest ona różna i przychodzi. I zazwyczaj staje się czynem, twórczością, działaniem, a język twórczy jest tak różny, ma tyle sposobów wypowiedzi, że trudno o nich wszystkich opowiedzieć. Ja tu posługuję się językiem plamy barwnej, słowa, które jest nie tylko słowem, znaczeniem, dźwiękiem, ale i znakiem plastycznym. Formą przestrzenną, czymś tak namacalnym i materialnym jak cegła. Do własnych refleksji zapraszam po obejrzeniu i przy oglądaniu wystawy. Serdecznie zapraszam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Och, dziękuję bardzo. Ile kwiatów. Zapraszam. Proszę bardzo. Proszę się nie bać. Informacje, co artysta miał na myśli, jak zwykle są na karteczkach i w języku polskim i zagranicznym.